niedawno padła informacja, że pisze pani książkę kucharską. Ja panią obserwuję na Instagramie, pewnie pani nawet nie wie. Stała pani dzisiaj chyba w korku i mówiła, że jest pani w połowie. Tak, czy myśli pani, że ta druga połowa urodzi się jeszcze w tym roku? Urodzi się, ja mam termin do połowy lipca, muszę ten materiał oddać. Przepisy się piszą, a przy czym to nie są gołe przepisy, bo tam będzie też sporo opowieści o moim życiu, o moich podróżach, rozmaite anegdoty z pracy, ale też z życia, więc to wszystko ma troszeczkę większą formę niż pewnie normalna książka kucharska i też wymaga trochę więcej czasu, ale dzieje się. Dzisiaj spędziłam pół dnia w kuchni, bo to co powiedziałam na Instagramie, ja jestem takim bardzo spontanicznym kucharzem, amatorem spontanicznym, ja nie używam miarek, ja nie używam wagi, ja robię wszystko na oko, cały czas próbując. Więc... To jak będzie wyglądała lista składników? No więc i tu jest problem, tak? No bo ja nie napiszę książki, no dobra, to teraz wiesz, na oko trochę soli, na oko trochę tam, nie wiem, pieprzu i tak dalej. Więc ja muszę to ugotować. Gotując to, spisuję pierwszy raz w życiu, bo te wszystkie przepisy mam w głowie. No i to wymaga trochę czasu. Dzisiaj zrobiłam butter chicken, upiekłam nany i balijskie curry z ananasa. I się pojadło trochę. Mm-hmm. Wszystko brzmi bardzo dystyngowanie, a na przykład czy tam będą przepisy dla mnie, który jest laikiem kulinarnym i umie tylko spaghetti ugotować? Ale słuchaj, to będzie bardzo łatwe, naprawdę, bo to jest wszystko krok po kroku wytłumaczone, ale będzie tak, oczywiście będą moje Włochy ukochane, więc będą pasty. Będą też przepisy mojej mamy i mojej babci, więc takie tradycyjnie polskie. No to jest taka trochę schizofreniczna książka, ale ona jest mapą jakby moich fascynacji nie tylko kulinarnych, ale też podróżniczych i kulturowych, więc będziesz tam miał i Chiny, i Indonezję, i Bliski Wschód, Izrael, ale też Szwecję, Włochy i Polskę, bo polska kuchnia jest fantastyczna. Opinia, powiedzmy, na mieście króluje taka, że celebryci i gwiazdy jedzą w bardzo drogich restauracjach, że obiad tam kosztuje 60-70 zł danie główne. No właśnie, czy w pani książce kucharskiej będą składniki nie z tej ziemi, których nie będzie można kupić? To znaczy tak, ja wychodzę z założenia, że rzeczywiście w dużych miastach mamy te różne kuchnie świata i inne wynalazki, gdzie można wszystko dostać. Ale naprawdę, nawet dania kuchni indonezyjskiej, które są dosyć skomplikowane, bo tam są mieszanki ziół, które być może no, dostaniemy w Warszawie czy w Poznaniu, ale niekoniecznie w jakiejś małej miejscowości, ale w każdym przepisie będą zamienniki, także spoko. To nie jest książka, nie wiem, dla lwic i lwów salonowych. To jest książka dla każdego człowieka, który lubi dobrze zjeść. Jaki będzie tytuł książki? A tego to nie wiem. Jeszcze nie wie pani? Tego to nie wiem. Nie, to dobre pytanie, w ogóle się nad tym nie zastanawiałam.